Hejka, z tej strony Poilo. Kontynuujemy sobie naszą serię miłe historie i jesteśmy znowu w domu przyjemniaków, więc znowu będziemy patrzeć na ich perypetie życiowe. Dziewczyny dzisiaj będą mieć urodziny dosłownie za chwilę, im wyprawimy. Jak widzicie, Angelika w dalszym stopniu ma bardzo niski poziom aspiracji, w przeciwieństwie do Liliany. Nasz maluszek sobie rośnie, też za dwa dni będzie mieć urodzinki, ale najpierw zajmiemy się dziewczynami. Co się takiego jeszcze zmieniło? No to to, że Marysia no znowu powróciła, po pierwsze wdryg pracy, po drugie głównie zajmuje się wychowaniem małego, a no Daniel cóż może zrobić? Znowu czuję się w jakiś sposób odtrącony. Więc kto wie, może coś między tą dwójką tutaj zaiskrzy. Opiekunką zamiast sprzątaczką. Zobaczymy. Ale dobra, lećmy z tematem i zróbmy dziewczynom urodziny. Więc tak, może to zrobimy w ten sposób, że... damy tutaj jakiś stoliczek. A dobra, niech będą może takie... albo wiecie co? Zrobimy może tylko dla Liliany tort, a Angelika sama dorośnie. To jest pomysł. Czekajcie, jakiś taki ładny może. A dobra, niech będzie mieć nawet taki. Dobra, niech tutaj przyjdzie. Przyjdą na jej urodziny, czy nie? No i pięknie. Nie dość, że Liliana nam bardzo fajnie dorasta, to jeszcze awansuje na stanowisku w pracy, prawda? Dobra, tutaj nic nie robimy. I teraz jak ona ma? Czekajcie. Gdzie ona leci? A, odebrać telefon. Nieważne, dziewczyno, przestań. Też dorośnij. No niestety, tragiczne dorośnięcie. Angelika osiągnęła samo dno. No bardzo mi przykro. No dobra, w takim razie... nie przejmuj się, że nie poszłaś na studia. Są gorsze rzeczy na tym świecie, naprawdę. Patrzcie, w końcu coś innego. Dobra. Dziewczyny się wyprowadzają w takim razie. Tylko tak. Dobra, tutaj jest komp. Tylko ja nie chcę ich razem, więc osobno ich wyprowadzimy, że tak powiem. O, Angelika zaświrowała, ale już jej troszeczkę lepiej. Dobra, dziewczyny się wyprowadzą.
Opatrzcie się, krewny zaręcza się. No, może tak będzie w niedługiej przyszłości. O, ten malec, mam nadzieję, że będzie mieć taki poziom aspiracji, jeśli dorośnie. Dobra. Okej, okay, Liliana się wyprowadza. Dobra, teraz ty, młoda. Dziewczyny się wyprowadziły. I co, czekamy na dalszy rozwój wypadków. No, tutaj miną 2 dni i też maluszek będzie już większym chłopczykiem. No dobra, nastał sobie piękny nowy dzień. Daniel za chwileczkę wychodzi do pracy. Wraca o 14, więc no tak też po południu zrobimy urodzinki temu małemu, bo już dzisiaj będzie mieć. No i zobaczymy, co to będzie dalej. A Marysia ma dzisiaj wolne. Okej, okay. Daniel wrócił z pracy, więc szybko robimy urodzinki temu małemu, ponieważ ma taki wysoki poziom aspiracji. Także szybko, 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 go, go, go. Lecimy z tematem. Dobra, gościu, przestań. Idź już tam do swojego syna. Ciekawe, pokażcie mi tą reputację. Ale się poprawiła, wow. No i super. Chłopczyk nam dorósł. Dobra, ten mały chce osiągnąć poziom 2 umiejętności kreatywność, także żeby było coś dla odmiany innego, kupiłam mu skrzypce, że niech się uczy. Powiem wam, że ja kiedyś dawno temu chodziłam do szkoły muzycznej i grałam na skrzypcach, także też tak rzępoliłam jak on. Marysia pnie się na sam szczyt, ponieważ dostała awans. Właśnie wracając z pracy udało jej się zarobić 10 tysięcy simoleonów. Także fajnie, wszystko idzie do przodu. No ale co, niestety Daniel tęskni za pewnymi rzeczami. Do czego go to doprowadzi? Zobaczymy. Chociaż widzicie, Marysia ma tutaj niestety niski ten poziom aspiracji, także coś trzeba będzie temu zaradzić. Spełnimy marzenie Marysi i skombinujemy ołteczko, tylko tak troszeczkę będziemy musieli tutaj przemeblować. Skoro tak, Marysia chce, a tak gdzie to? Nie, nie da się, ponieważ jest tutaj ogrodzenie. A dobra, ponieważ tutaj tam. Ciach. Skoro sobie zarobiła, to czemu by nie kupić jej jakiegoś autka? Na co by ją tutaj stać? A to jak to wygląda? O nie, nie. To nie będzie do niej pasować. A kupimy jej takie jakieś. A niech ma takie na przykład. No i fajnie.
Samochód w cenie co najmniej 4200. Super. Czyli który? To jest ten, tak? Dobra, proszę bardzo, skoro tak. Co, będzie lepiej? Będzie lepiej. No i fajnie. Okej, okay, mamy już tutaj Daniela z opiekunką. No to będę, z którą już się zaprzyjaźnił. Chłopiec idzie sobie spać na górę. Także za chwilę spróbujemy coś tam z nią poromansować. Wiadomo, że jeszcze to nie będzie jakieś nie wiadomo co. Ale to już będzie taki, wiecie, pierwszy krok. Dobra, szybko, bo ta żona za chwilę będzie. Dobra, zauroczyli się w sobie. To już jest taki, wiecie, pierwszy moment. Dobra. Zajmę, wyprosi i tyle. Idź sobie. Nastał nowy dzień, który może być kolejnym dobrym dniem na romansowanie naszego Daniela, ponieważ kolejny dzień ma wolne, a jego rodzinka idzie do pracy, do szkoły, także ma wolną, że tak powiem, rękę. Mniej więcej do której? 15-16, no coś takiego. Także oni za chwilę wyjeżdżają, a on sobie zaprosi do siebie Klarę. Ok, przyjechała Klara. No to może coś więcej nam się uda porobić z nią. Zobaczymy. Najgorsze, że jeszcze nie są najlepszymi przyjaciółmi, ale spoko. Coś pokombinujemy. No dobra, podejdź troszkę, zagadaj do niej. Dobra, mają w sumie chwilę czasu. A, ta się też zauroczyła, spoko. Nie ma tutaj niestety nic takiego więcej. Dobra, pogawędkę dajmy. Ej, czemu? O co ci chodzi, kobito? Dobra, daj spędzaj czas, może tak będzie lepiej. No dobra. Co, nie wiem, czy coś z tego będzie, skoro oni mają do siebie takie jakieś. Ciężki orzech do zgryzienia, ale dobra, nie będziemy się poddawać. Dobra, chłopie, zejdź. Ja wiem, że chcecie się spać, ale... O, dobra, przyłącz się. Kurde, czemu ona to włączyła? Szlak, ej. Czemu się kąpiesz u kogoś, kobieto? Dziwne to jest. Czekajcie, a jak dam tak? Nie da się, dobra, nieważne. A i tak za chwilę muszę kończyć te romanse, bo rodzina wraca przecież.
No dobra, rodzinka znowu idzie do szkoły, do pracy, a Daniel zaprosi sobie opiekunkę. Okej, przyjechała. No dobra, jak dzisiaj mi się nie uda, znaczy na pewno się nie uda, to po prostu poczekamy tam ileś dni. Tylko tak się zastanawiam, czy na przykład jakoś wracać do romansu jego i Kasi. Wiecie, o co chodzi? Skoro romansuje z tą, to dlaczego nie może romansować z kimś innym, nie? Ej, czemu se poszła? Halo? Niestety nie mogę jej zaprosić, wiecie, tak po prostu jako znajomego. Nie ma jej na liście, dlatego, wiecie, no ona przychodzi tak jakby do pracy, nie? Dlatego też nie jest jakoś super zainteresowana, żeby się nim zajmować. Nie, nie wierzę. Trzymaj za dłonie, ciekawe. Wow. Nie ma to jak romansować w łazience. Super, super miejscóweczka. Ja wiem. Nie idź kobieto stąd. Czekaj na niego. No dobra, damy wyproś i wiecie co? Jeszcze na chwilę zaprosimy tą Kaśkę. A co nam tam? Może jakąś ją przeprosi, coś tam z nią chwilę pogada, bla bla bla. I będziemy mieć dwie pieczenie na jednym ogniu tak naprawdę. I tak się kochają, widzicie? Więc czemu nie? Co mu zostało z tego życia? I tak już nie zrobi swojego celu życiowego, a chociaż tyle uda mu się na stare lata zbojować. Dobra, jest Katarzyna. Szybciutko, proszę bardzo, powitaj. Gorzej jak ten syn to zobaczy. Oby nie. Nie, nie, nie. Mają tego w takim razie godzinę. Żeby ten syn tego nie widział. Ej, halo. Czekajcie, a on tutaj ma to? Kurde, nie ma. Dobra, nieważne. Chociaż nie, dobra, czekajcie. Trzeba wybadać teren. Dobra, już koniec.
No dobra. Kurde, szybko, bo ten syn za chwilę będzie. Idźcie, rzesz. Dobra. Niestety Danielu się obudziła jego dawna strona. Ciemna strona. Ciemniejsza strona Daniela. Dobra, tego chłopa muszę dać nie wiem gdzie, ale niech się idzie tam na huśtawkę może. Niech na razie nie idzie do domu. Dobra. Szybka, szybka akcja i nara. Dobra, szybko, budźcie chłopie. I niech ona już idzie. Dobra, szybko. Pożegnaj się. Ta żona przecież za chwilę będzie. Ja cię kręcę. Szlaken, idź stąd, kobieto. Dobra, kobieto, idź tam też. Idź się huśtać. Dobra, chodź. Ja cię kręcę. Czemu ona się nie budzi? Boże drogi. Dobra, idź ty chłopczyku malutki. Idź tutaj grać se na kompie. To to jest? A, Piotr Biedek. Super. Co on chce ode mnie? Słuchaj, dobrze, posuwę. Nie. Ale przypał, ona tutaj zasnęła. Nie. Idźże mi stąd. Wyproś. Dobra, pożegnaj się. Nie, 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 nie. Maryśka, zostaj tutaj. Jeszcze, jeszcze się chwilę huśtaj. Pocałuj romantycznie. Świetnie. Dobra, żegnam. Dobra, idzie już chyba. Dobra, nara. Dobra. Zagrożenie opanowane. No dobra, wiecie co, kochani, ja myślę, że na dzisiaj skończymy ten odcinek. Myślę, że z tą pokojówką może, Boże, pokojówką, opiekunką może się coś rozwinie, zobaczymy, wyjdzie to w praniu, ale jak widzicie, Daniel powrócił do swoich dawnych nawyków, także jeżeli jesteście ciekawi, co będzie dalej, to oczywiście serdecznie Was zachęcam do śledzenia ich losów. No co, dziewczyny się wyprowadziły, także gdzieś tam ich wprowadzę, nie wiem, Angelika być może wprowadzę do dziadków, zobaczę, jak to będzie. Liliana tam swoją przyszłość oczywiście stworzy z Damianem Biedakiem. No i co? A Mateusz? Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Także dziękuję bardzo, że byliście ze mną. No i co? Miłego dnia, miłego wieczorku. Cześć!